Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony Pan Szachuś, moi drodzy widzowie. Partia pomiędzy Iwanczukiem Wasilijem a Anandem Natanem, czyli Ukraina kontra Indie. Anand, pięciokrotny mistrz świata, moi drodzy, w szachach. Wasyli Iwanczuk z kolei nigdy tym mistrzem nie był, ale bardzo silna czołówka światowa niegdyś z dawnych lat. Teraz już troszeczkę mniej aktywny, ale około 2700 ranking cały czas trzyma, także w znakomitej formie, mimo wszystko. Z upływem lat, moi drodzy, partia była rozegrana w 2008 roku w szachach rapidowskich, czyli szachy szybkie. Dokładnie nie wiem na jaki czas grali, ale przypuszczam, że około 20-15 minut plus 10 sekund coś takiego. I panowie rozpoczęli ruchem E4. Anand odpowiedział: C5, skoczek na F3. 3 d6, czyli tutaj już widzimy mamy sycylijską. Zaraz zobaczymy jaki wariant nam powstanie. d4 grać trzeba, trzeba grać w centrum. Znaczy oczywiście jest tutaj dużo innych ruchów, e, które e, schodzą z teorii takiej głównej, powiedzmy po d4, no można zagrać nie wiem niec b5 na przykład z szachem, czyli takie rosolimo, powiedzmy tutaj g3. Wariant zamknięty. Niektórzy grają B3, żeby gońca ustawić na B2. Też są takie opcje, no ale tutaj klasycznie Iwańczuk D4. Pionek zbił na D4, Skoczek na D4, rzecz jasna. Skoczek F6 moi drodzy z atakiem od razu na pionka. Klasycznie Skoczek C3 z wyprowadzeniem i z obroną. Sprawa oczywista i A6. Mamy wariant najdorfa w obronie sycylijskiej, czyli wariant najbardziej chyba popularny, najtrudniejszy według mnie, najwięcej wariantów w nim, w nim się pojawia, ale jest niesamowicie ciekawy, bogaty w różnego rodzaju komplikacje. E Goniec na E3 zagrał biały. No, i w tym momencie tutaj czarne mają dużo też do wyboru ciekawych posunięć, które mogą zastosować. Między innymi posunięcie E6, posunięcie E5, skoczek C6, G6. No, grać można w wieloraki sposób. Też widziałem jakieś takie ruchy skoczek D7, ale myślę, że trzeba grać klasycznie. Jeżeli czarne, jeżeli białe pozwalają na dojście pionkiem do centrum w bezproblemowy sposób, no to trzeba spróbować. To jest jeden z wariantów E5, oczywiście. Widzimy, że tutaj pojawia się niby jakaś słabość na D6. Ale to nie jest taka słabość, to jest też y, wszystko tutaj wyliczone. Warianty są opracowane, goniec broni. Przede wszystkim mamy fajną placówkę potem dla gońca. No, gra gitara. Skoczek na F3. Ciekawy ruch, bo często też się spotyka, że tutaj zagrywamy skoczkiem na B3 y, i te skoczki działają po tej stronie na y, skrzydle hetmańskim. Do wyboru również są opcje takie skoczek F5, ale skoczek F5 raczej nie polecam, bo tutaj dostaniemy od razu ruch D5 z atakiem na skoczka. Ewentualnie można szybko wybić na F5 i zagrać potem D5 z fajnym centrum, więc skoczek na F5 raczej się tutaj nie pojawia w tym momencie albo na B3, albo na F3. No na F3 poszło. Goniec E7 naturalnie trzeba zrobić ruszade i goniec C4. Fischer zagrywał często goniec C4. Ten ruch nie jest wcale pozbawiony sensu. Niektórzy z nas grają goniec E2 żeby spokojnie sobie wyprowadzić tego gońca, charakter pozycji już jest inny. Goniec C4. Przede wszystkim będzie walczył o punkt D5. On się wycofa za chwilę na B3. Tutaj też jest opcja skoczek D2, żeby tego gońca wzmocnić i bronić przede wszystkim też pionka na E4. No, tak zagrał Iwanczuk. No, teoretycznie jest bardzo dobrze przygotowany. Był dobrze przygotowany, więc tak na pewno jest dobrze. Jak analizujemy partię arcymistrzów, więc jak analizujemy partię arcymistrzów, przepraszam, to na pewno wyciągamy z tego y, duże korzyści i wiemy, że te pierwsze ruchy na pewno są dobre. E, mało kiedy kto się e, myli, e, moi drodzy, jeśli chodzi o arcymistrzów w debiucie. Roszada i Roszada ze strony białych. Hetman C7 zagrywa Anand z Fajny ruch wstępem, no po prostu atakujemy od razu gońca. No, goniec zmyka na B3. I Teraz Anand zagrywa ciekawe posunięcie. Bo jestem, jestem też ciekaw, jak wy byście zareagowali w tym momencie, w takiej pozycji. Bo ona jest taka rzadziej spotykana, bym powiedział. Te gońce, goniec przede wszystkim jest na E2. Tu często się spotyka Hetman D2 z długą ruszadą. Ale jak byście tutaj zagrali, moi drodzy? Ja przypuszczam, że większość z nas by tutaj zagrała goniec g4, co by było takim, powiedzmy, naturalnym posunięciem, które się narzuca lub zagrać skoczek na c6, ale Anand zagrywa goniec e6 i tutaj niespodzianka. Ktoś by powiedział, no ale zaraz, zaraz. Przecież jak godziec mi zbije gońce na e3, no to ja zbijam na, przepraszam, na e6, ja zbijam na e6 pionkiem. No i mam zdwojone pionki, a generalnie zdwojone pionki są złe. No nie, niekoniecznie. W centrum by były trzy pionki, tutaj wyobraźnia musi zadziałać dobrze. I te pionki fajnie by blokowały przede wszystkim pole d5. Ten pionek E6 głównie by blokował to pole D5. E, I otwarta linia dla wieży, więc ten ruch gońcem na E6 jest całkiem ciekawy, całkiem sensowny, nie boimy się tego zagrać. Hetman D2 zagrywa Iwańczuk. No i moi drodzy, tutaj przede wszystkim skoczek na D7 powinien stanąć w tej strukturze z pionkami, zamiast skoczek na C6, rzadziej się spotyka skoczka C6. E, tutaj też B5 można próbować rozpychać się na skrzydle. Na no, skoczek D7 bym zagrał z miejsca, ale Anant miał inny pomysł. Zostawił jeszcze skoczka w spokoju i postanowił zagrać wieża z F na C8. Bardzo twórcze, fajne zagranie. Tutaj głównie chodzi o to, że jak skoczek się gdzieś tam przetransportuje, typ na przykład na A4, no to zawsze mamy skoczek D7 i z opcją B5, oczywiście, ale głównie chodzi o to, że tutaj jest wybicie. Jak ten skoczek zniknie, to jest na C2 strzał. Jeżeli oczywiście będzie wybicie AB. No ale tutaj już jest wzmocnienie fajnie na tej przede wszystkim linii C, to warto wiedzieć, warto znać, warto grać moi drodzy. Skoczek G5, no ruch twórczy, ale już nie jest najlepszy, chociaż wydaje się logiczny, bo tutaj chcemy też pionka F4 postawić bardzo szybko. Moi drodzy, w tym momencie, jeśli skoczek atakuje tutaj gońca, no to rzecz jasna ten goniec nie może tutaj już sobie stanąć. Pytanie, czy wybić na B3? Otóż nie, bicie na B3 byłoby raczej pozbawione sensu, bo pionek wybiłby pionkiem z, pionek z C by wybił na B3, otwierając przy tym wolną linię na C1 i ta wieża C8. No, z Hetmanem za dużej tutaj opcji by nie miały już. Więc przede wszystkim goniec C4. Zapamiętajmy sobie ten ruch. Goniec C4 tutaj z atakiem na wieżę. Przy okazji, wymiana gońców w tej wersji dla czarnych jest ok. Jest ok i w ten sposób można sobie e, grać w szachy. F4. F4, no sprawa jasna Iwanczuk chce otworzyć tutaj wieżę I skoczek mają podziałać y, Na pionka F7 To jest Sprawa naturalna. Tutaj skoczek D7 sobie sprytnie już gra y, rozwojowo. Każda figura już wyszła do gry. Wprawdzie to jest dopiero 13 ruch, ale nic tu się wcześniej zł złego nie zadziało. Skoczek broni, punktu E5 wspomaga przede wszystkim i ma jeszcze dobre opcje. Ui, y, nie na A6, tylko na B6 ewentualnie i na C5. Y, poszło zabicie, y, pionek wybił. Y, tutaj też można byłoby się prawdopodobnie pokusić o bicie skoczkiem, co też jest ciekawe. No ale myślę, że pionek twardy bardzo stoi w centrum, broni bardzo ważnych pól. No, skoczek nadal kontroluje. Jest wszystko dobrze. Wieża F5. no Ruch bardzo twórczy. Siwanczą grał bardzo, bardzo twórczo, no ale. To posunięcie powiem szczerze, nie wiem, jest po, nie wiem po co, ale spróbuję tutaj um, przede wszystkim to rozkminić w jakiś sposób. No, myślę, że przede wszystkim tutaj białe chcą zdwajać wieże, chociaż jeszcze teraz nie można, ale za chwilę, jak wymiana nastąpi, to będzie taka możliwość. E, no i prowokacja, może do ruchu g przede wszystkim. Jasne, jakbyśmy tak zagrali, no to ta wieża by uciekła na F2, i ten skoczek jest troszeczkę osłabiony. Pionek już go nie wzmacnia. E, jeszcze tutaj przede wszystkim te czarne pola się osłabiają. Byłoby myślę, że dosyć niebezpiecznie i nieodpowiedzialny taki ruch ze strony czarnych mógłby nastąpić, który jest prowokacją. No ale tak czarne nie grają. Przypuszczam, że dlatego ta wieża F5 poszła. Ja wiem, skróty myślowe, wybaczcie. Mam nadzieję, że nadążacie, nadążacie, nadążacie dobrze mówię. E, Wieża F5. Moi drodzy, goniec B4. Piękny ruch. Tu się broni, przypominam. To jest bardzo ważna rzecz, bo jakby skoczek na przykład nie bronił skoczka F6, no to czasem jakieś takie strzały na F6 przechodzą. GF i Król odkryty. Ataki mogłyby się pojawić dosyć groźne. Tak mówiąc ogólnie, oczywiście i bardzo intuicyjnie. Goniec B4. No, związujemy. Goniec ma dobrą placówkę. Wieża D1. No i słuchajcie, tutaj trzeba zareagować dosyć. Dosyć mądrze przede wszystkim, no przede wszystkim tak, yy, obronić skoczka. Bierze D8, Wzmocnia, wzmacniamy tutaj tego skoczka, przede wszystkim też wchodzimy na linię z Hetmanem, no i kontrolujemy nadal tutaj gońca C4. Tutaj wszystko tak w zasadzie wisie troszeczkę na włosku, a też druga wieża ma opcję na C8, więc taki ruch zawsze zachowawczy, spokojny, bezpieczny, stabilny trzeba, za, trzeba zagrać. Hetman A1 ze strony Iwończuka. no i moi drodzy, tutaj H6 zagrał od razu Anand, no ten skoczek uciekł, no i widzimy, ta wieża się leciutko zaplątała, moi drodzy, Drodzy, teraz jaki ruch byście wykonali? Spróbujcie znaleźć dobre posunięcie. Można sobie zatrzymać film, oczywiście. Ja już ten ruch pokazuję. Goniec E6 wraca bardzo ładnie. Goniec E6 wraca i świetnie atakuje od razu wieżę. Widzimy, że jak goniec by wybił tutaj na E6, pionek wybija na E6 i ta wieża jest zaplątana. Wieża ma problemy. No dlatego Iwańczuk tutaj już zagrywa, nie, nie zbija oczywiście, bo straciłby więcej, zagrywa, miałem na myśli, że nie, nie zagrywa w ten sposób, tak? Bo pionek by wybił potem tutaj i by stracił więcej ewentualnie tu jeszcze na F6, no ale jakoś to jakoś, to jest bardzo dużo. Hetman G6 no i koniec tutaj nie ma litości dla wieży. Wybija. Pionek wybija. No jest jakoś więcej, trzeba to wykorzystać. Jak grać, moi drodzy, gdy mamy przewagę materialną? Jak kontynuować grę, gdy jest ta przewaga materialna? No wszyscy chyba już wiemy, albo większość wie, a jak nie, to będą wiedzieli wszyscy. Moi drodzy, starać się wymieniać figury przede wszystkim wymieniać figury wtedy jest nam łatwiej, e, łatwiej grać. E, goniec C5. Goniec C5 z wymianą bardzo paskudnego gońca. Widzimy, że goniec miał tu chrapkę na strzał na H6, i już tego niestety nie uczyni, no bo tu jest związanie na, hetmana, przepraszam, na króla. <laughs> Król dosyć podobny do Hetmana. Goniec zbił na C5, skoczek wybił, wieża E1. No nie chcę wymieniać tutaj wieży. Tam pewnie można by było wymienić z szachem, poszło po prostu inaczej. Ten skoczek wybił kolejnego silnego gońca AB. Moi drodzy, ten pionek oczywiście podwisa, no taki ruch nie ratuje tego pionka przed stratą. No tutaj Anand zagrywa b5, takie, taki ruch, który daje możliwość b4, żeby tam zabić potem pionka na c2. Nastąpiło h3, już w zasadzie nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co, bierze a c8. Skoczek teraz wybił na E5, no i w tym momencie tutaj Anand zagrywa takie dosyć myślę, że dobre, bezpieczne posunięcie wieża E8. Wieża E8 wiąże wieżyczkę. Widzimy, że nie ma żadnych słabości, nie ma żadnego ataku na nas, znaczy mówię tutaj o czarnych, więc tego trzeba się trzymać. Tutaj nastąpił taki ruch B4. No, i Hetman D6 zagrał Anand, po którym po, po tym posunięciu Białe się po prostu poddały. No, poddały się z prostych powodów. Przede wszystkim, no tutaj grozi na przykład taki ruch skoczek H5. No cóż, można wybić przede wszystkim też tutaj pionka. Na przykład jakby. Powiedzmy, e, król zagrał na przykład na H2, albo na H1. No to gramy skoczkiem, Powiedzmy, Hetman na E3, i tutaj E6 daje możliwość e, wymiany, zdobycia, e, redukcji po prostu figur. Moi drodzy, myślę, że partia na pozór bardzo prosta. Bardzo proste robiły ruchy czarne, białe troszkę się zapultały. No, i to czarne bezwzględnie wykorzystały. Polecam obronę sycylijską. Polecam jak zwykle partię Iwanczuka, jak i partię Ananda. Bardzo silni zawodnicy. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć.